W dniu dzisiejszym zostaliśmy zadysponowani do zakładu uszlachetniania białka spożywczego w miejscowości Osiek. Po dojeździe zastępów na miejsce zdarzenia stwierdzono zadymienie w hali produkcyjnej, w której znajdowała się instalacja technologiczna z suszarnią soi, w której znajdowała się soja. Układ dość skomplikowany tej suszarni, sięgający kilku poziomów i kilkunastu metrów. Działania polegały głównie na dotarciu do źródeł ognia, zarzewi ognia w tej instalacji, w komorze suszarniczej oraz w kanałach wentylacyjnych odprowadzających wysoką temperaturę, która powstała w wyniku suszenia tych produktów. Na miejsce zdarzenia zostało zadysponowane 15 zastępów Państwowej Straży Pożarnej oraz ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu brodnickiego. Dodatkowo przyjechała grupa operacyjna z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Podano łącznie 6 prądów gaśniczych, wody i piany. Konieczna była rozbiórka tej instalacji technologicznej, no i dogaszanie poszczególnych tam zarzewi ognia, które tam znajdowały się w kanałach wentylacyjnych. Pracownicy przed naszym przybyciem zdążyli opuścić samodzielnie tą halę produkcyjną. Podjęli również działania gaśnicze przy pomocy sprzętu gaśniczego i hydrantów wewnętrznych znajdujących się na wyposażeniu tej hali. Nikt nie ucierpiał na szczęście. Działania właśnie się zakończyły. Nawet w tym roku mieliśmy tam ćwiczenia każdej zmiany służbowej oraz w tych ćwiczeniach uczestniczyły też zastępy OSP. Właśnie w celu takim, żeby poznać specyfikę zakładu, proces technologiczny, główne zagrożenia, które wynikają z tego procesu technologicznego. Głównie zaznajomić się z terenem zakładu i jak najskuteczniej podjąć właśnie ewentualne działania ratowniczo-gaśnicze.